Warszawa wygląda jak w Wiedniu na bogato. Dzień dobry, w centrum na jarmarkach. Zaraz idę na Starówkę, więc zobaczymy jarmarki na Starówce. Nie wiedziałam, że w Warszawie się tutaj jarmarki też odbywają. Idę na Stare Miasto. Zlot Mikołajów dla Poni. Kolumna Zygmunta, choinka, Zamek Królewski. Tradycyjnie na Starówce coś się je, więc zaraz zjem. Dzisiaj jest minus 4, to przydałyby się jakieś grube skarpety. Zapaki. Z czego? Nie znam firmy. Nie, nie znam. Zna pan tą firmę? Znam to z wieży. Ale myślałam, że z widzenia. O, Warszawa, mamy piękne magnesy w Warszawie. Jakie by pan wybrał sobie magnesy? Pan przyjechał do Warszawy. Jest pan turystą, jakie pan wybiera sobie magnes? No, jakie magnes? O, ten fajny. Ten? Ładnie to jest, o taki. A ja właśnie syrenka, bo syrenka to jest taka warszawska. Tak. Tak, tak, no. Jeszcze, który mi się podoba. Jeszcze też fajne są takie Zamek Królewski, syrenka, Stare Miasto. Ten też, no te fajne są. Polska, o, autobusy też. Ładne mamy magnesy. A w ogóle wszędzie są ładne, gdzie bym nie była na świecie. O, to jest ładne. Lubię też metalowe, lubię otwieracze. Jarmarki na Starym Mieście. Zobaczymy, co dają jeść.
Ja. Lodowisko też jest. Kiedyś jeździłam raz na tym lodowisku, a później już nie. Później już nie było. Syrenka. Dzień dobry. A gdzie są? A ceny? Ceny jedzenia gdzie są? A tutaj cennik. Zobaczymy jaki cennik jest. Grillowana kiełbasa wysmażona cebulką 20, grillowany osypek żurawiną 8, nie widzę. Fajda chleba 15. Oscypek 8, to jest drożej, bo we Wrocławiu jest za 6. No, kiełbasa. 6 żurawina, tak. No, 6, a tutaj 8. Kiełbasa była 20. za 20 i zapomniałam co jeszcze. I chleb, fajda chleba 15. No, takie ceny. Bar przy Dunaju. Zawsze tutaj przychodziłam. I tradycjonalnie jadłam bułkę z pieczarkami. Bułka z pieczarkami jest, hot dog, hamburger, zapiekanki, gofry. Bułeczka z pieczarkami. A to nie wy? A to dla mnie, dobrze. Dla mnie, proszę. Bułeczki z pieczarkami. Smacznego panu. O, dziękuję panu. Zobaczymy jeszcze, co tutaj można zjeść oprócz kiełbasy i pajdy. To samo. Wrocław jest ładniejszy niż w Warszawie. W Wrocławiu jest ładny. Sypek, frytki, kubasa, żurawki, gości. W Warszawie są bardzo ubogie jarmarki bożonarodzeniowe, lodowisko. To tak wygląda dużo bezpośrodku lodowisko i tak, ale tam parę tych budek, tutaj jest 10 budek, bardzo mało. Aha, jeszcze będą tam, to pokażę. No tak, jeszcze trochę będzie, ale Wrocław mi się bardziej podoba. Wrocław jest ładniejszy rzeczywiście. Tu jest więcej straganu, tak jak w zeszłym roku. Pieczone kasztany. Szprotki, krewetki, kalmary, proszę bardzo. Można ryby zjeść i owoce morza. Czasami mnie zadziwiają te różne wzory z Warszawy, z Mazowsza. Wydaje mi się, że jakbym gdzieś była, to Warszawa. Warszawa, syrenka. Nie wiem. Trochę inne stragany niż w zeszłym roku, tak jakieś ryb nie było. A tak to podobno. Ciepło?
Chodźcie ostrożnie. Zobacz, Ania, mama się nie będzie bała. Idziemy. Idziemy. Czekaj. To nie zabierę. Mam na bierze. Poczekaj. A czekaj, Nie ale tłok jest dzisiaj? Mniej było straganów, ale już był kiedyś. Dzisiaj tłok jest bardzo. A, tak, bo ja w tygodniu byłam, rzeczywiście. To prawda. Wtedy to było bardzo mało ludzi. Krakowskie, można było normalnie przejść, a teraz ciężko przejść. Ja bym nie zdołała. To będzie 45 zł. Tak, dobrze. Dobra, jeszcze zapłacę za tego słupka, już potem sobie będziecie coś kupowali do sklepu. W jakiej cenie sytki? 8 zł małe, 15 duży, z tym, że na razie trzeba poczekać, ja nie gotowe. Nie, Warszawa, taki napis. Warszawa. Zawsze jakiś Tallin, Helsinki, Paryż albo Londyn, a teraz Warszawa. Warszawa. Nie, nie do mnie. Jaka głowa. Idę zobaczyć choinkę w Warszawie, jak wygląda, czy jest ładniejsza niż we Wrocławiu. Ładniejsza jest w Warszawie choinka? Czy nie? Niż we Wrocławiu, bo mam porównanie. Zobaczymy jeszcze wieczorem, jak wygląda Nowy Świat. No, krakowskie przedmieście. Co można dostać od ludzika? Tego? A, do restauracji. Chciałam zejść z chodnika, bo tłumy są, ale na ulicy to samo. Ładnie jest na Nowym Świecie. Ciekawe, ile tu jest litrów. Z 50. 50. Nie, więcej. Nie, no więcej. Ile tu musiałabym opakowań mleka wlać?
swoje idzie. Utopiłabym się prędzej, a było kąpiel w mleku. Lubię nieraz tak powspominać, że takie witryny kiedyś były modne w Warszawie. W ogóle wszędzie taki sklepik taki. Tu na Chmielnej w Warszawie stoją. Można sobie zobaczyć co w sprzedaży, a tu nie ma nic. Biżuteria była. Nie ma Diamondsów? Wszystkie wykupiła moja koleżanka. Mamy też jakieś takie kosmetyki. Tak? A ty robiłeś co tutaj? Co to, tak? Kupujemy, tacie? Nie, ja chcę kombinerki. Tak? To są. Są? To są cipce. Nie, dziękuję na raz. W jakiej cenie są te narzędzia? Widać, 14, 16. Klucz do roweru, poproszę. Który to będzie do roweru? Bo ten. Nie, to są te same. To jest żabcia? Żabcia. Kombinerki są wody. Jak się można nauczyć od razu? Nas. Kłódka. Ładnie pachnie. A, święty Mikołaj z prawdziwej czekolady. Czuć, no. A pachnie. Teraz usiądę na tronie lodowym, tak? Lodowy, rzeczywiście? No tak. Zimno jest? Ojej, jaki lodowy. Siądę. O, jest zimno. A to z lodu jest. Mokre i zimne. Mokre, zimne i... Ślizga się! Cały dzień na jarmarkach, na Starówce spędzone. Pałac Kultury. Fajnie było. Żegnam się teraz w Lokmasie i do następnego.